Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny nowy odcinek z serii News. Moi drodzy, na samym wstępie chciałbym was przeprosić za tą całą obsuwę, ponieważ te newsy już się pojawiły 6 grudnia, a dzisiaj jest 10 grudzień. Jeżeli śledzicie moje streamy, no to zapewne wiecie, o co chodzi. Niestety, nagrałem wam film pierwszego dnia po wyjściu aktualizacji 4.2. Ale co się stało? Mój program zwariował i powiedział nie, i już nie powiem dalej co, nie obrobić tego filmu. I pocałujcie mnie w dupę. No także wiecie, super. Dlatego niestety newsa nie było. Tak, moi drodzy, mamy aktualizację 4.2 już u nas na konsolach, już jakiś czas. Najważniejsze informacje, które już wiecie, mamy czołgi lekkie 10 poziomu. Nowe czołgi mamy LTG, T-71 CMCD, HWK-12, Badger-12T, WZ-132A, T-100LT, Sheridan, Rheinmetall Panzerwagen, AMX-13-105, WZ-132-1. No i tak, u nas jest fajnie to zrobione, bo jak wiecie, jeżeli ktoś ma na przykład RU-251, tutaj jest wyszczególniony, który był kiedyś pojazdem 8 tieru, no to automatycznie taki gracz otrzymuje czołg ten na tier. Tak, otrzymuje ten czołg na tierze 9, no i normalnie sobie może expić już do 10. Niestety ja jestem znowu niezadowolony, ponieważ tak jak wiecie, kiedyś sobie robiłem Mausika. No i niestety Wargaming postanowił wprowadzić VK-72. Tak zwaną VK-72, on się nazywa Panzerkampfwagen 7. Ja wiem o tym, ale ja sobie go nazywam VK-72. Nie wiem czemu, tak mi po prostu zostało, już tak na PC-cie zostałem nauczony. No i niestety dostałem od razu, wiecie, miałem tą 9, tego tak zwanego betona, czyli VKB. O Jezus, padać mi z tą pocztą Onet, wypadł. No i niestety ja od razu zostałem przekierowany do Panzerkampfwagena 7. Czyli, żeby zrobić sobie Mausa, bo chciałem sobie zrobić Mausa, a tego Panzerkampfwagena 7, no jakoś no, nie śpieszy mi się do niego, nie chcę go mieć. Znowu muszę kupić 7 tier i grać na 8, 8 na 9, no i 9 na 10. No normalnie super, prawda? No i dodatkowo teraz tak samo mi zrobiono, ponieważ ja RU sobie ekspiłem Leoparda PTA, no i co się stało? Tak, RU teraz jest 9 tierem, no i znowu, żeby sobie wyekspić Leoparda PTA, muszę odkupić 8 tier, a już postanowiłem, że w dupie mam te lighty i będę grał sobie szósteczką, czyli odkupię sobie szósteczkę, która prowadzi do Leoparda i sobie wtedy będę na spokojnie grał. Wtedy sobie zrobię Indian Panzera i pójdziemy takimi medami. Jakie plusy wynikają z tego, że mamy teraz czołgi 10 tieru, na czołgi lekkie 10 tieru? Oczywiście czołgi lekkie wszystkie, niektóre dostały buffa, niektóre dostały nerfa. No i teraz wszystkie czołgi lekkie mają losowania plus minus 2. Czyli no naprawdę to jest bardzo fajnie. Dalej mamy kolejny nowy rozdział z War Stories. 5 grudnia już się pojawił. Poświęcony jest bohaterce Marine Duriekse, przepraszam jak to źle czytam, w uprowadzonym czołgu Tiger 2. Tutaj mamy właśnie grafikę promującą to. No zobaczymy, już myślę, że niedługo sobie to ogramy. Nowe mapy, mamy Berlin Zima oraz Urwisko w trybie Zima. Powiem wam szczerze, że Urwisko w trybie Zima naprawdę mi się podoba i chciałbym wam to nagrać, te dwie nowe mapy, ale no niestety nie mam konta premium, a sobie chomikuję tego Golda i zobaczymy, kiedy mi się uda to nagrać. Dalej, wprowadzono nam drzewko technologiczne VIP. W nowej aktualizacji 4.2 będziecie mogli zobaczyć statystyki czołgów premium, które nie widnieją w zwykłym ekranie badań. Dzięki nowemu drzewku technologicznemu VIP Premium. Dzięki właśnie nowemu drzewku technologicznemu VIP Premium, tak jest. Teraz nie będziecie mieli problemu, no troszkę źle to napisali, z dostępem do informacji o rzadszych czołgach premium. Podobnie jak w standardowym drzewie technologicznym, nieposiadane czołgi będą oznaczone na szaro, a posiadane oznaczone zieloną ikonką. Teraz możecie łatwo znaleźć ten wymarzony pojazd, więc nie przeoczcie następnej wyprzedaży. Moi drodzy, tak to wygląda i mi się to naprawdę bardzo, bardzo podoba. Czemu mi się to podoba? Gracze z PC-ta się śmieją, że to jest głupie, niepotrzebne, ale powiem wam tak, jeżeli jesteście kolekcjonerem, a wiem, że w World of Tanks jest masa kolekcjonerów, także możecie sobie zobaczyć, jakich pojazdów jeszcze nie macie. Zobaczcie, to są wyszczególnione naprawdę wszyściutkie pojazdy, także mi się to naprawdę podoba. No i one nie są tutaj do kupienia, po prostu nie są do kupienia, tylko możecie zobaczyć ich statystyki i tak dalej, także mi to się naprawdę, naprawdę, moi drodzy, podoba. Lećmy dalej. Niech powiewa flaga twojego czołgu. Dodano takie właśnie flagi, które możemy sobie dawać.
I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja. Tutaj możecie sobie dodatkowo stworzyć flagę. Macie możliwość stworzenia trzech darmowych swoich własnych wzorów, tylko nie będą to flagi właśnie narodowościowe, bo narodowościowe są do wykupienia za golda bądź za srebro. A tutaj możecie sobie trzy swoje własne flagi stworzyć. Tutaj będzie, o tutaj zobaczcie, tutaj macie swoje własne wzory. Możecie kształt flagi wybierać, jakieś wzory, tutaj kolory i tak dalej. Tutaj zobaczcie, tutaj macie styl, a tutaj macie jakieś tą emblematy, czyli na przykład tutaj macie tego byka i tak dalej. Także moi drodzy, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja. Mi się to akurat podoba, zawsze to jest coś nowego. No i oczywiście zmieniono nam ikonkę z wykrytego na namierzonego. Teraz działa to tak, że ta zmiana została wprowadzona, gdyż komunikat nie jest już uzależniony od kierunku. Zostaje aktywowany bez względu na to, w którym kierunku patrzycie. Powinno to pomóc w rozeznaniu w sytuacji. Ten komunikat aktywuje się tylko, gdy przeciwnik was wykryje, a jego kamera skierowana jest na was. Widok artyleryjski z lotu ptaka nie aktywuje tego ostrzeżenia. Moi drodzy, mieliście taką ikonkę jak wykrycie, no i zaraz mieliście szósty zmysł, nie? I ikonka wykrycie oznaczała, że ktoś do was celuje, ktoś na was się patrzy. No nie wszyscy o tym wiedzieli, dlatego o tym się mówiło na różnych odcinkach i tak dalej, no ale teraz zostało to zmienione na właśnie namierzony. Fajna zmiana? Jak najbardziej tak. Dobra, moi drodzy, lećmy sobie dalej, dzisiaj będzie taki dłuższy odcinek. Lećmy dalej, grudzień jest już tuż. Tak, nadszedł najpiękniejszy czas w roku, sraty taty, pierdu pierdu. Oczywiście tutaj macie czołgi do kupienia sobie, znowu w cholerę wielka paczka, zobaczcie ile tu jest czołgów i jaka cena, 62 tysiące złotych, no to jest nic, kolejna paczka, 30 tysięcy złotych, też nic, 29 też nic. No normalnie, no po prostu super, dobra, może tego nie będę omawiał. Wróćmy sobie do strony głównej. Zdobądźcie 3 czołgi za darmo, moi drodzy. Tak, możecie sobie zdobyć czołg Blitzen MTLS, T28E with F30 oraz ISU 130. No i moi drodzy, tak, żeby zdobyć Blitzena, musicie zniszczyć przynajmniej jeden pojazd przeciwnika w wygranej bitwie. No to czyli zrobi to każdy, prawda? I dostajecie czołg plus załogę 100% plus miejsce w garażu. Dalej. Robicie misje, tutaj dostajecie jakieś małe nagrody i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie nawet konto premium do wygrania. Dalej, żeby zdobyć T28E with F30, to jest misja numer 5, musicie asystować przy zadawaniu przynajmniej 30 tysięcy punktów uszkodzeń przez unieruchomienie pojazdów w dowolnej liczbie bitew. Dość spoko misja. Dalej, żeby zdobyć ISU 130, to jest misja numer 9. No i macie na to sporo dni, ponieważ aż od 6 grudnia do 2 stycznia, czyli no na pewno się wyrobicie. No i zdobądźcie najwięcej PD w swojej drużynie i przetrwajcie bitwę. No, moim zdaniem bardzo fajna misja. No i dostajemy ISU 130, załogę 100% oraz miejsce w garażu. Również możecie sobie kupić te pojazdy oddzielnie, no ale moim zdaniem jest to głupota, skoro możecie pojazdy sobie wygrać za darmo. Tak, War Stories już mówiliśmy. No i teraz mamy newsa dla PlayStation 4. Moi drodzy, tak, w końcu macie potyczki. Zostały wprowadzone wam potyczki i tak, macie tutaj coś takiego, informacje o turnieju, tutaj macie serwery, rozmiary drużyn, systemy podwójnej eliminacji, poziomy pojazdów 7 i 8, dozwolone wszystkie klasy czołgów, mapy losowane losowe, mapy spotkaniowe, 10-minutowe bitwy, grupy po 64 drużyny, rejestracja, kto pierwszy, ten lepszy, trwać będzie do rozpoczęcia turnieju, który odbędzie się już 16 grudnia. Tak, potyczki to małe turnieje, lecz z każdym turniejem nagrody są coraz większe. Dwie nowe potyczki pojawią się 16 grudnia, jedna na serwerze NA, a druga na serwerze EU. Dobre wieści są takie, że możecie uczestniczyć w obydwu, niezależnie od tego, gdzie się znajdujecie. Jednak zanim podejmiecie decyzję, lepiej przeczytajcie zasady. No to tak, tutaj mamy właśnie informacje. No i mamy nagrody. Za pierwsze miejsce mamy 16 milionów srebra dla zespołu, czyli jest 16 milionów podzielić na 7. Dalej 10 milionów podzielić na 7, 4 miliony 400 na 7, no i 1 200 000 też na 7, czyli no takie nagrody kiepskie moim zdaniem. Jak dołączyć? Przejdź do zakładki wydarzenia w menu PlayStation, wybierz zakładkę turnieje, wybierz turnieje i zarejestruj się. Musisz posiadać konto ESL powiązane ze swoją konsolą PS4. Aby móc się zarejestrować, zostanie automatycznie poproszony o otworzenie konta. Jeśli jeszcze go nie posiadasz, możesz to zrobić. Moi drodzy, tak to wygląda na Playaku. Zobaczcie.
No, moim zdaniem fajnie, że coś zostało tam do was już wprowadzone na PS4, ponieważ Xbox One już miał to przez długi, długi czas, te swoje turnieje, a w końcu na PS4 też trafia, Boże Święty, trafia coś nowego. Lećmy dalej sobie, wszystkie newsy grudniowe wam umówię, a co? Grudniowe ostateczne zestawy, IS-6 i... Kurna, IS-5, Rheinmetall Scorpion i nie tylko. Moi drodzy, czyli macie do kupienia znowu masę czołgów premium. Jeżeli na jakichś sobie polowaliście, no to w tym momencie macie tutaj fajną okazję. Zobaczcie, jest zwykły Rheinmetall Scorpion. Nie ma Scorpiona G, tylko jest Rheinmetall Scorpion. Bardzo fajnie mi się to podoba. No i no cóż, masa czołgów do kupienia, jeszcze raz masa czołgów do kupienia. I teraz jeszcze takie info odnośnie streama i tak dalej, wczorajszego konkursu. Powiem wam szczerze, że do końca roku już konkursu żadnego nie będzie i nie wiem, czy jeszcze w styczniu cokolwiek będzie. Wątpię, naprawdę wątpię. Dodatkowo filmu z konkursu nie będzie. Czemu nie będzie? Ponieważ film jest tak tragicznej jakości, że po prostu pożal się Boże, wolałem sobie to odpuścić. Niestety udało się wygrać tylko jednemu graczowi, a brało udział w konkursie aż 6 graczy. No niestety zainteresowaniem dużym się to nie cieszyło, co spowodowało, że już do końca tego roku żadnego konkursu nie będzie. No niestety ja chcę dla was robić dobrze. Wielu graczy sobie to olewa, no i w tym momencie dostałem masę wiadomości, że to było ustawiane i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, nie było to ustawiane, naprawdę. Już nie wiem, jak robić konkurs, żebyście nie zarzucili mi, że jakikolwiek konkurs ustawiłem. To już moim zdaniem jest troszeczkę głupie, no i z strony niektórych graczy jest po prostu już chamskie oraz perfidne. No niestety, ale cóż, debili nie sieją ni orzą, niestety. No i moi drodzy, tak, Tygrys 131 został rozdany, Streetswagen oraz Captured KW1 wraca do firmy Wargaming. A moi drodzy, jak na chwilę obecną, ja się z wami żegnam, to by było na tyle, hej ludziska. Jeszcze raz przepraszam za wszelkie obsówki na moim kanale, no niestety przez 2 dni nie mieliście żadnego filmu, to była środa i czwartek. Byliście o tym poinformowani na moim fanpage'u, czyli proszę tutaj mi nie krzyczeć. Ten film, tak, ja wiem, że on się pojawia w poniedziałek, bo to jest po prostu już masakra, no ale niestety inaczej w innych terminach się wyrobić nie mogę. Ja też mam życie prywatne, życie codzienne, nie tylko konsolą człowiek żyje, prawda? Także moi drodzy, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. No i jeszcze raz się z wami żegnam.